Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku z World of Warships i dzisiaj, najpierw zaczniemy od wyjaśnienia jeszcze jednej rzeczy z poprzedniego odcinka. Niestety w odcinku poprzednim, czyli pierwszym z World of Warships, obejrzeliście sobie bitwę z botami. Tak jest, ponieważ zapomniałem przełączyć na bitwę losową, grałem bitwę kooperacyjną, czyli walczymy sobie przeciwko botom i dlatego tam było tak mało expa i tak mało, no, chyba siano się zgadzało, ale było bardzo mało expa. W każdym razie później sobie to dopiero uświadomiłem, że tutaj właśnie można zagrać też z botami, więc przełączyłem to na bitwę losową i już oczywiście gram w bitwie losowej w randomiku z żywymi graczami. Dzisiaj pokażę wam tutaj klasę niszczyciela. Niszczyciele to jest coś takiego jak, powiedzmy, czołgi lekkie w wocie, czyli dość szybkie jednostki, słabo opancerzone, mało HP, natomiast bardzo zwrotne, jeżeli chodzi o okręty, jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że okręty generalnie są mało zwrotne, no to te są najbardziej zwrotne z nich wszystkich i dość szybkie, do tego mogą strzelać torpedami, ale to zobaczycie w praniu. Pokażę wam tylko, co udało mi się rozwinąć. W tym momencie tutaj odblokowałem drugi tier u Japończyków, natomiast w USA jestem na czwartym tierze, tutaj krążownik Phoenix i dążę do Omaha na piątym tierze. Całkiem przyjemny ten jest ten krążownik. Trójka ma za to bardzo, bardzo dużo działu, bo tam jest chyba 14 tych działów, więc jest czego przywalić, natomiast nie jest taka zwrotna jak ten Phoenix i pewnie pokażę wam również rozgrywkę z tego Phoenixa. Nie będziemy przedłużać, przejdziemy sobie do bitwy i pokażę wam, jak się tym pływa, mniej więcej tym niszczycielem. Sam zagrałem nim jedną bitwę dopiero, więc nie oczekujcie cudów ode mnie. Sam się tej gry tak naprawdę uczę cały czas, bo jest ona zupełnie inna niż czołgi. Przede wszystkim sterowanie takimi szybkimi okrętami może stanowić mały problem, bo nie dosyć, że trzeba strzelać do przeciwnika, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby tym okrętem manewrować pomiędzy swoimi jednostkami i pomiędzy różnymi przeszkodami terenowymi w postaci wysp oczywiście. Więc, tak jak mówię, nie jest to takie hop-siup, jakby się wydawało. No mam nadzieję, że za chwilkę nam tutaj wylosuje bitwę i będziemy mogli coś z torped ustrzelić. Oczywiście pozostają jeszcze dwa klasy okrętu, które będę chciał omówić, czyli lotniskowiec i pancernik, więc też pewnie się pojawią w jakimś czasie najbliższym. No ale tymczasem mamy tutaj pierwszą bitwę. Mapa wyspy, dominacja, czyli dominacja jest dość znana, to jest właściwie w każdej grze MMO w jakiś sposób jest ten tryb gry, czyli wpływamy do tych punktów ABC i ten, kto pierwszy nabije 1000 punktów za zdobywanie tych punktów, za przebywanie w nich dostaje punkty, która drużyna pierwsza zdobędzie 1000 punktów, ta drużyna wygrywa. Spróbuję sobie tutaj przelecieć przed tymi wyspami, za chwilę zobaczycie co tutaj spróbuję zrobić, bo wypływanie niszczycielem za bardzo do przodu też nie jest dobrym pomysłem. On, jeżeli atakuje okręty, które są zajęte albo akurat manewrują, czy uda mi się wypłynąć jakoś niedaleko i odpalić torpedę, to naprawdę potrafi być groźnie. Natomiast w takiej walce 1 na 1 jest to raczej słaby pomysł, ponieważ nie mamy aż tyle HP-ków i takiego uzbrojenia, żeby w ten sposób sobie walczyć. Zobaczcie, jak ten okręt szybko pływa i zobaczcie, jak on skręca przede wszystkim. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo dobrze, że manewruje się tym okrętem, można nawet unikać pocisków, już nie mówiąc o tym, że bardzo łatwo jest unikać torped takim okrętem mniejszym, dlatego spróbujemy sobie tutaj podpłynąć troszkę bliżej, wyspotować, co tam się ewentualnie znajduje i gdzie płynie, natomiast nie mam zamiaru za bardzo wpływać między te wyspy, dopiero później, jeżeli te okręty już będę wiedział, gdzie są przeciwnika, to wtedy może coś takiego zrobię. Tutaj na razie nie mam ostrzału, przełączę się na pociski AP. Może to nie był najlepszy moment, żeby to zrobić w tym momencie. Może nie był to najlepszy czas, żeby to zrobić, bo za chwilkę miałbym na niego strzał, ale będę miał strzał tak czy inaczej. Strzelam pojedynczo, ponieważ wtedy podobno ogień jest celniejszy, niż jeżeli oddamy całą salwę za jednym razem. Po prostu ma tam jakiś wpływ, działa, jedne mają wpływ na inne i zwyczajnie nie mogą trafić, prawda? Utrudnia im wystrzał jednego działa, utrudnia celowanie innemu działu, więc lepiej po prostu sobie strzelać pojedynczo. Przynajmniej taki powiedział Flex, a ja Flexowi ufam, powiedzmy, więc tak zacząłem strzelać i rzeczywiście to przynosi chyba troszkę lepsze efekty. Dostał tutaj kolega trochę, spróbuję minąć te pociski, żeby mnie nie trafiły. Widzicie, jak tutaj skręciłem szybko i udało mi się te pociski ominąć. To jest całkiem fajne właśnie na niszczycielach. Natomiast trzeba mieć oczy dookoła głowy, dosłownie, bo po prostu te okręty pływają bardzo szybko i można w coś przywalić. Udało mi się tutaj ominąć następne pociski,
niszczyciele mają to do siebie, że mają też zasłonę dymną, taką jak tam widzicie. Niestety, póki co chyba tutaj nie w tym niszczycielu, bo widzę, że nie mogę, nie mam klawisza przypisanego być może, a być może po prostu nie mam tej osłony. Natomiast spróbujemy sobie zaatakować ten niszczyciel i go rozwalić. Za chwilkę, on tutaj też widzicie wykonuje dość ciasne manewry, będzie w tą stronę pewnie sobie płynął, więc spróbujemy go trafić tam po drodze, gdzieś tak jest, weszło całkiem ładnie. Do niszczycieli generalnie chyba najlepiej tutaj sprawdzają się pociski burzące, ponieważ one mają minimalne ilości pancerza, udało się go zatopić. Płyniemy sobie w takim razie teraz na ten krążownik z przodu. On się zaczął cofać, co jest dość głupim pomysłem. W okrętach generalnie lepiej się nie cofać, płynąć do przodu, zrobić kółko, zebrać troszkę niż stanąć w miejscu, kiedy to przeciwnicy mogą do nas w dość łatwy sposób strzelać, więc spróbujemy go teraz tutaj zaatakować. Ewentualnie puszczę za chwilkę torpedy, spróbuję puścić z niego torpedy, tylko zdobędę troszkę lepszą pozycję, zaczął do mnie strzelać, wybrał sobie mnie na cel. To nie jest dobre dla mnie, ale spróbujemy. Spróbujemy tutaj wyprzedzić, ominąć nasz okręt, przepłynąć na jego koło niego z dużą prędkością i odpalić torpedy, a tutaj ktoś mnie strasznie pruje z tyłu i to tak naprawdę strasznie. Chyba ster mam uszkodzony, bo nie mogłem przez chwilę się zupełnie obracać. Tak jest. Tutaj mam kolega płynie prosto na mnie. Spróbujemy go w takim razie zdjąć z torpedek. Patrzcie teraz. Torpedy poszły. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. Kolego, spoczywaj w pokoju. Pięknie to się udało zrobić. Postaramy się następne torpedy naładować i trafić tego niszczyciela, który jest tutaj przed nami. Ale muszę powiedzieć, że akcja mi się podobała i pierwszy raz coś takiego mi się udało zrobić. Szybko na refleksie. Dobra, teraz działa. Zgrane, strzelamy. Dwa szybkie hity, jeden nie trafił niestety. Ale za chwilkę będziemy mieli torpedy i spróbujemy tutaj kolegę nimi pozdrowić. Oj. Trzeba się będzie szybko naprawić. Puszczamy torpedy. To nie było może najmądrzejszy moment, żeby te torpedy odpalić. No ale skoro już to zrobiłem, no to trudno. Ktoś go tam ładnie wywalił. Ohohoho, na jeden strzał poszedł kolega. Słabo to dla niego wyszło. Moje torpedy i tak by go pewnie trafiły. Tak jak mówię, niszczycieli nie jest łatwo trafić torpedy. One są dość zwrotne. Jeżeli ktoś tylko w miarę obserwuje to, co się dookoła niego dzieje, no to raczej to jest mało prawdopodobne. Chyba, że strzelacie z naprawdę małej odległości, tak jak ja to robiłem, no to wtedy macie jakieś tam szanse, żeby to uczynić, ale generalnie raczej marne szanse. Płyniemy sobie teraz ten krążownik. Mam nadzieję, że będzie zajęty. Spróbuję okrążyć tą wyspę, wypłynąć za tej wyspy i odpalić w niego torpedy. Może to się uda. Chociaż tutaj jest następnych dwóch kolesi. Oni pewnie będą chcieli mi tutaj zrobić krzywdę, więc postaram się jak najszybciej ten zwrot wykonać. Może uda mi się ich trochę pozdrowić tutaj pociskami jeszcze w międzyczasie, bo czemu nie? Zawsze to jakieś dodatkowe obrażenia, zawsze to jakaś pomoc drużynie, więc strzelimy te dwa pociski. O, 2x40, naprawdę. Ekstra. Niezłe trafienia. Mamy okręt tutaj. Skapnąłem się w międzyczasie. Spróbujemy go trafić. Poszły torpedy. Zobaczymy, czy uda się go tutaj skasować. Są na to szanse, bo się raczej nie przesuwa. Jeżeli tylko te tutaj armaty, z których walą moi sojusznicy, go nie zniszczą, to tak właśnie się stanie, że zostanie wysłany on na dno i kończymy bitwę. Dość szybko ona poszła, muszę powiedzieć. Bardzo mi się podobało to takie minięcie się z tym niszczycielem przeciwnika. Fajnie to całkiem wyszło. Tak jak widzicie, tak jakby się mogło wydawać, gra nie jest taka statyczna, jak przypuszczałem i jak inni przypuszczali. Jeżeli wybierzecie odpowiedni okręt, to naprawdę ona potrafi nabrać dużo dynamizmu, zwłaszcza w tych wyższych tierach i naprawdę daje dużo satysfakcji. Znajdą tutaj coś dla siebie ci, którzy grają dużymi okrętami powolnymi, z dobrym pancerzem, z dobrymi działami, jak również ludzie preferujący właśnie taki styl, takie opływanie, strzelanie z torped, taka bardziej zasadzkowa gra, więc myślę, że warto się tym zainteresować i myślę, że niszczyciele będę rozwijał, bo po prostu chciałbym zobaczyć, jak one będą się sprawowały na wyższych tierach. A Flex ostatnio zniszczył 6 przeciwników w jednej bitwie takim właśnie małym niszczycielem, więc nazwa zobowiązuje, można by powiedzieć, dlatego właśnie nabił te 6 fragów.
Dobra, tyle w tym odcinku. Zaglądajcie do mnie na Facebooka, bo tam był już jeden konkurs na kod do World of Warships. Jedna osoba wygrała ten kod i dzisiaj pojawi się na pewno następny konkurs, więc też zaglądajcie tam na mojego Facebooka i spróbujcie sobie ten kod dla siebie zgarnąć, bo myślę, że naprawdę warto sobie w to pograć i nie ma tutaj, nie robię tego specjalnie dla WG, natomiast gra jest całkiem ciekawa i na pewno dużo lepsza niż World of Warplanes, które po prostu było porażką, nie oszukujmy się tego słowa, nie była to najlepsza gra, natomiast World of Warships zmierza w dobrym kierunku i jak widzicie potrafi być całkiem wciągające. Dobra, tyle w tym odcinku, zapraszam was do kolejnych, trzymajcie się, cześć!